Jak się masz dzisiaj, powiedz? Mam się dobrze, zapowiada się emocjonujący dzień. No właśnie. Chcesz kupić sobie, powiedzmy to wprost, super samochód. Tak? Tak, co cię do tego skłoniło? Wiesz co? Marzenia. Mam okazję spełniać swoje marzenia i właśnie chcę iść w tym kierunku po prostu, no nie? Nie mam takiego celu, że muszę, że potrzebuję coś, po prostu chcę. Chcę. Stawiać sobie cele to jest niezwykle ważne w życiu, a je potem realizować to już jest po prostu taka naprawdę wisienka na torcie. To jest coś wspaniałego. Budżet do wydania dzisiaj, teraz uwaga, wszyscy zamieńcie się w słuch? 1 200 000, a jak więcej to też w sumie spoko. Bentley Continental GT. Znany Ci samochód trochę? Znam, tak, i bardzo mi się podoba. W najnowszej odsłonie auto wypiękniało jeszcze bardziej, chociaż wydaje się, że on piękniejszy już być nie może. On zawsze był jak na sportowe auto, jak na sportowe GT, bardzo majestatyczny. Taka sylweta Ci pasuje? Wiesz co, pasuje. Powiedz mi, tu jest V12 pod maską, czy... Tu jest W12, mój drogi. To jest technologia, którą wdrożono w 2003 w tym samochodzie. Ten motor pięknie rozwinął się, tak jak i cały Continental GT. Najnowsza odmiana jest, i teraz uważaj, o 13,5 cm przesunięto przednią oś ku przodowi, żeby ta sylwetka była jeszcze smuklejsza, jeszcze ładniejsza. Chcesz motor zobaczyć? Chętnie, otwórz. Służy, oczywiście. Proszę bardzo. Ale rzeczywiście... I tu nie jest wolnocący silnik, tu jest biturbo, tak? Tak. Jaka tu jest moc? 635 koni, jak dla Ciebie. To już jest to nieprawdopodobne. Widzisz, no tego będziemy dzisiaj szukać. I druga ważna wartość, która też na pewno Cię ucieszy, 900 newtonów momentu. A od kiedy dostępne? Od zawsze. Od zawsze. No to elastyczność sprawdzimy. On jak się jak się rozkręci, od 1800, od 2000, tutaj na nic nie trzeba czekać. I tu jest napęd na 4 koła. I napęd na 4 koła. Czyli masz furę super sportową, o wybitnych osiągach. Wiesz, ile ty można maksymalnie pojechać? Zaskocz mnie. 333 na godzinę. Dlaczego W? Żeby był ten motor bardziej kompaktowy. Żeby to nie była V-ka, prawda, wzdłużna, żeby nie zajmowała tyle miejsca. To jest ich patent i od 2003 roku ma się dobrze. No. Okay. Naprawdę, żeby opatentować ten samochód, kiedy Bentley przeszedł w ręce Niemców, wyłożono 800 milionów dolarów. Okej, ale to jest ten sam silnik 6,3 litra w Bentleyu, który jest od zawsze, czy to jest jakiś inny? To jest zupełnie inny silnik. Te 6,3 to jest Mulsanie i to jest jeszcze brytyjska konstrukcja z lat 60. i 70. Okej. 6-litrowe W12 Twin Turbo. Nie, no technicznie robi wrażenie, cała specyfikacja samochodu i tak dalej. No i to jak on wygląda. No. Taki dojrzały Bentley, duża różnica między starym a nowym modelem. Z jednej strony bardzo dostojny samochód, z drugiej strony jest kupa tego sportu tutaj, wiesz, którego my też będziemy dzisiaj poszukiwać. Zasiądź za sterami. O kasę nie pytasz na razie? Nie. Może potem, albo z ciekawości możesz powiedzieć. Dobrze, no. Słuchaj, baza ten samochód zaczyna się od 1 088 000, a ten tak skonfigurowany, wyceniony jest na 1 315 000. A czegoś mu brakuje w wyposażeniu? Temu chyba już nie, bo to jest egzemplarz ekspozycyjny z minimalnym przebiegiem i on jest po prostu do wzięcia. Oczywiście po jakimś tam zrabatowaniu pewnie, bo to jest cena nowego egzemplarza. Okej. Okay. W życiu nie widziałem tak ładnego samochodu w środku. Naprawdę? Tak. No widzisz, to jest właśnie ta nowość. Ten poprzedni już to wnętrze miał bardzo, bardzo przestarzałe. Te przyciski, to wszystko już było takie schodzące. Tutaj jest wszystko nowiuteńkie. Technologia przejęta z, pewnie wiesz, nie? Po części multimedia i tak dalej. Nie orientuję się, mam zaskocz mnie. Porsche Panamera. A tam nie było dotykowych ekranów w Panamerze? Są, tutaj też jest. Jak przyciśniesz guzik start na środku tego, o, to ci się wszystko rozpali i nagle zaślepka przemienia się... Faktycznie. O. No teraz to Porsche Panamera. Teraz to tak, a widzi pan. Teraz. I ja to szanuję. Bardzo fajnie wyglądają zegary. Są elektroniczne, ale taki efekt 3D jest, że wyglądają jakby były analogowe. Tu jest tych nawiązań do tradycji bardzo dużo i musi być. Bentley nie może być do końca futurystyczny. Zachwycony jestem detalami. Zobacz tutaj, jak to wszystko wygląda. Nigdy czegoś tego nie widziałem. Zwykle to był jakiś plastik, czy nawet wiesz. A tutaj to jest wszystko takie diamentowe, aluminiowe. Bardzo dostojne. Bardzo dostojne. W komplecie z kryształowymi reflektorami dostajemy też oblane chromem wloty powietrza na bokach i lśniące obramowania tylnych lamp. Nowy Continental GT to dziś bardzo nowoczesny wóz z ponadprzeciętnym komfortem i osiągami. Potrafi być łagodny jak baranek i ostry jak przecinak. Do setki może rozpędzić się w 3,7 sekundy.
Bentley nie jest marką, która wypuszcza nowe generacje modeli co jesień. Robi to średnio raz na 8 lat. Zanim więc jakakolwiek nowinka techniczna trafi pod maskę tej maszyny, musi odstać swoje w poczekalni. Jak choćby dwusprzęgłowy automat czy elektryczne wspomaganie kierownicy. Dopiero teraz te znane już od dwóch dekad rozwiązania zagościły na pokładzie arystokratycznej kupety. Jedno jest pewne. Nikt nawet przez chwilę nie pomyśli, że to jakiś tani wóz.